Cześć, siemano wam wszystkim ludzie, sorry, musiałem poprawić popfiltr w trakcie tego przywitania. Hej, cześć, mano wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Jako, że wchodzimy do kuźni buru, no to cyk, i lojka będzie prowadziła. I kurde, powiem wam to oko, znaczy to serce, już nie oko, serce bogini wygląda zajebiście. Tylko moje pytanie brzmi, po pierwsze, gdzie jest serce, gdzie jest oko bogini? Bo w teorii niby je sprzedałem, ale w praktyce na to wątpię, żeby Eloy taki przedmiot sprzedała tak po prostu. To jest po pierwsze. A po drugie, jeśli ona lorowo dzierży serce bogini, to czemu ona tego nie ma w grze? Hmm? To jest dobre pytanie. Ale dobra, to na razie takie rozważania na bok. Z tego co widzę, po liczniku procentowym, nawet wam go teraz pokażę. Mam to obecnie na zapisie. Mamy 94% ukończenia fabuły, dlatego jestem zdeterminowany, aby w tym materiale zasiąść do całości i jeśli się uda, to skończyć w tym materiale całą grę. Kuźnia buru, skarbiec błogosławionych wysp. Okej. Okay. To jest tego tyle. Kuźnia Nagakei Buros. Spoko. Iść dalej, czy mam sprawdzić to tamto? I kurde, wygląda to zajebiście. Kuźnia Nagakei Burosy. Ołtarz tej boskiej mocy milczy. Dzięki niemu być może udać się oczyścić przeklęty amulet. Nie będzie to jednak proste zadanie. No, na pewno jakaś walka mnie czeka. Moc Nagakei Burosy jest tu silna. Tak, zgadza się. Czuję energię, podobną do energii ze świątyni oczyszczenia. Studnie mocy wynurzającą się z morskich głębin. Kolejny owoc współpracy błogosławionych wysp i pradawnych buru, chociaż został on dawno wykreślony z historii buru. Z pewnością kiedyś buru chętnie tu przybywali, by łączyć się z Nagakei Burosą. Ale my nie przyszliśmy się modlić. Skoro się nie modlić, to po co? Spędziłam zbyt wiele czasu, czekając w nadziei na znak, który pomoże mi zinterpretować wolę Matki Węży. Nie będę dłużej czekać. Teraz zwrócę się do niej bezpośrednio. Zobaczymy ją, ale emocje. Co? Ona zobaczy nas. Co jest? Gdy spotkasz Nagakei Burosę, prawda ci się objawi. Tylko godni przetrwają próbę. Kolejna próba. Owszem, Pajku. Jeżeli ją przejdziemy, światłość Matki Węży oczyści amulet Gangplanka. Tak jak jej światło oczyściło nasiono w świątyni oczyszczenia. A jeśli zawiedziemy? Miejmy nadzieję, że nam się uda. Tak czy inaczej dostaniemy to, na co zasługujemy. To nie brzmi pozytywnie. Umieszczę amulet na ołtarzu. Niech każdy wyciągnie do niego rękę i obnaży swą duszę. Te legendarne bronie zajebiście wyglądają. Nasza sprawa jest słuszna. Nie przegramy. Czy my będziemy walczyli z jakimś... Nie. Jestem sama. Przyjęłaś ruch. Znajdziesz swoją drogę naprzód. Z nami. Jakkolwiek skończy się ta podróż, zrobię coś, czego nie robiłem od lat. Spojrzę przed siebie, zamiast w przeszłość. Wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Jestem godzien. Yeah, Pike też. Wszyscy musieliśmy coś poświęcić. A teraz wzywam Matkę Węży. Przemień nasze poświęcenie w odkupienie. Oczyść ten amulet z czarnej mgły. Ja pierdolę, to przemyślałem! Awatar Nagakei Burosy! Ja pierdolę! Jakie to jest zajebiste!
Czekaj, pokaż mi! To teraz tryb inspekcji. Nieważliwe na ogłuszenia. Przytłaczająca wola zadaje obrażenia. Czy to było przed chwilą? Przytłaczająca wiara zadaje obrażenia każdemu bohaterowi. Próba precyzji zmniejsza wszelkie otrzymane obrażenia o 50%. Dodaje w losowych, ale jak zagrożenia, które nakładają precyzję. Precyzja zwiększa moc ataku o 50%. Ale zwiększa jej? Czy je, nie wiem, czy to... Czy interpretujesz tego awatara jako... awatara, czy jako samą Nagake Buros? Myślałam, że to walka. Może zostałem przy tej drugiej wersji. Więc to buffuje jej obrażenia, czy nasze obrażenia? Dobra. Próba uników. Dodaję w losowych, ale jak zauważyłem, to zadaje umiarkowane obrażenia znajdujących się w nim bohaterom. Okej. Okay. Próba cierpliwości. Nakłada na siebie próbę uników, która przy trafieniu zadaje bohaterom ogromne obrażenia. Daje w losowej, ale i odległe zagrożenie, które przyznaje cierpliwość. Bohaterowie pod wpływem cierpliwości są odporni na działanie próby cierpliwości oraz zyskują 1000% odkrywy, bo co tako, ja pierdolę. Dobra, czyli tak, to jest dla bohaterów ten buff. Pokaż mi swą moc. Nakłada na siebie ów efekt, przez co awatar staje się niewrażliwy. Efekt zostaje usunięty, jeżeli awatar zostanie tak super umiejętnością, kurwa mać. O, to się niezła walka szykuje. No, poza tym, że pewnie bardzo długa. Dla nas to łatwizna. Nie osłona, wykrycie. Chociaż w sumie... Nie, może nie będzie aż tak długa. No, zwłaszcza jak to będzie waliło w taki sposób. Ok, jakaś tarcza, jakiś buff na obronę. 20, mogę sobie 20 punktów? Zadaje obrażenia magiczne, ogłuszenie i spowolnienie. No, na ogłuszenie jest niewrażliwa, ale dla samego slowa z chęcią. I oczywiście w alei mocy. Tak jak ćwiczyłam. 26 ma Pike. No to cyk z zasadzki. 20 ma Yaoi. To sroga lekcja. O! O nie! Czy to jest to? Już to? Tak! Kurde, jest to! Pokaż swą moc! Ja pierdzielę i się wywalę teraz ze wszystkich tych umiejętności. Jajajaj. No ale się czuję teraz po prostu zrobiony na szaro. Dobra, jak ma być walnięte czymkolwiek, no to... Nie wiem, może tym? Chociaż nie, pozbierajmy może na palce. W sensie, porównując zostanie... Zaczyna nam to wychodzić. Zostanie dopiero zdjęte. Zdjęte, kiedy trafi. Ale czy sama super umiejętność zadała wrażenia? Bo jeśli tak, to wolę, żeby... Wolałbym, żeby ten Pike właśnie... Okej. Już będzie naładowane. Dobra, Pike, lecisz. Wracaj do głębin. Dobra, troszeczkę tam zadał obra. Dobra, nieważne, te debuffy to po prostu tego awatara zaraz zabiją. O, znowu sobie nałożyła? Serio? No już bez żartów, no. Dobra, przynajmniej mam taką... mam nauczkę, jeśli chodzi o tego. Znaczy nauczkę, nie tylko ja, w ogóle. Nauczka, jeśli chodzi o walkę z bossem. Ładować, jak już masz trzeci level, to używaj tych pierwszych poziomów, żeby mieć na kolejny te... Nie przemija. Pora ginąć.
Mam nadzieję, że właśnie nie ma znaczenia, jaki level użyję. Po prostu ma być sobie mniej. Okej, tak, dobra. Superman też zadała obrażeń, ale zdjęła buffa. Czyli nieważny jest poziom. Dobra, dobra, 40 punktów to w moich myślach już jesteś na dnie. Stoję rozsądną drogą. Patrzcie. Hello? No come on, znowu! Wow. Przynajmniej się HP odnowiło. O, ale patrzcie, Loika coś tam bije z tych masek. Ej, a wiecie... Dobra, nie, ja to muszę teraz zrobić. Nabijmy trzeci level, niech i Laojka walnie swoim awatarem. Będzie awatar na awatara. To będzie zajebiste. Ty się w ogóle starasz? Kurde, i Laoj z takim tekstem do awatara swojej bogini? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ej, no kurde, ile już ta walka trwa? True story. Ile ta walka już trwa, a ten awatar jeszcze nic nie zrobił? Znaczy w sensie nic. Nic w takim sensie, że ten. Leczy, walnięcie. Niech leczy w sensie. Nic nie zrobił w tym sensie, że... Ten pośpiech. Bogini cię błogosławi. Wykorzystał tylko i wyłącznie te. Moje ostrza są głodne. Cały czas tylko wiara albo wola, ale tych prób to w ogóle jeszcze nie było. Co mnie osobiście troszeczkę nie zadowala. Muszę 9 krwawień, 2 zatrucia. Co jest to dalej? 2 magiczne przeszycia? I 2 przeszycia. Ja pierdzielę. Pokażę ci swoją dziką stronę. Bafik? Tak, Lojka teraz leczy. To jeszcze... Jeszcze pokoła. A znowu potem. Kuszące. Dobra. Loj! Kończ! Wszechświat już cię nie potrzebuje! O to chodzi! O, come on! Życie to słodycz owoców i radość z walki! Ej, ale się oszukany teraz czuję! Czemu? O, ostrze węża. Ciekawe. I woda wiecznego nurtu. Woda w tej butelce wiruje bez końca, uosabiając nieustanny ruch ceniony przez naga Kejbu Rossę. Czemu to pochłonęło obrażenia? Chyba osmaliłem sobie wąsy. Niby czym? Amulet jest oczyszczony. Udało się. I Laoi to był... Awatar wielkiego krakena. Ale bogini wysłuchała mnie i spełniła moją prośbę. Zwracanie się do niej tak bezpośrednio od dawna jest uważane za niezgodne z tradycją, ale zostaliśmy uznani za godnych. Zbyt długo myślałam, że to tylko moje brzemię. Teraz już widzę, jest nasze wspólne. Jesteśmy wieloma wężowymi pędami i nie pozwolimy, by zrujnowanie zniszczyło Bilgewater. Dajmy sobie chwilę na odpoczynek, a potem... Chodźmy skopać tyłek zniszczonego króla. Teraz się rozumiemy. Okej. Okay. Sara, na słowo? O, teraz jej powie o GPK-u? Wybacz, Illaoi.
Amulet zostaje przy mnie, dopóki nie usadzimy zniszczonego króla. Ale potem właściwie mogę pozwolić ci go przymierzyć. Nie. Dobrze mnie musisz nieść sama. Twoja wola jest silna. Ale przy wszystkich prawdach, na które spłynęło światło, nadal jest coś, co ciąży mi na sumieniu. Ach, więc to coś poważnego. Gangplank. Mam przeczucie, że to on zapoczątkował wszystkie te okropne wydarzenia. Z tego powodu ja też za nie odpowiadam. Już o tym rozmawiałeś, Miloy. Nie wiedziałaś. Myślałaś, że śpi z rybkami na dnie oceanu. Nie, Sara. Po twojej walce z Gangplankiem, Buru wyłowili go z wraku statku. Przyprowadzili go do mnie. Poddałam go próbie bogini. Ona uznała go za godnego. Musiałam zrobić co w mojej mocy, żeby odzyskał zdrowie i ruszył naprzód swoją ścieżką. Że co zrobiłaś? Trzymanie tego w tajemnicy było błędem. Przepraszam cię. Ty mnie przepraszasz? I myślisz, że to wystarczy? Do niedawna uznawałam słowo mojej bogini za absolutne. Uznała Gangplanka za godnego, więc byłam zobowiązana wspierać go jak tylko mogłam. A teraz? Ta wyprawa nauczyła mnie, że mogę kwestionować moją boginię własną wolą, moimi pragnieniami. Ona pragnie, by śmiertelnicy szukali własnej ścieżki. Choć bogini ukazuje mi wiele rzeczy, sama decyduje o swojej drodze. Gangplank to skomplikowany człowiek, ale nie usprawiedliwiam jego działań. Gdyby przybył do mnie teraz, ranny... Zrobiłabyś to, co słuszne. Wgniotłabyś go w ziemię. Co się stało, to się stało. Ale nie można zaprzeczyć, że okazał się użyteczny. Dzięki amuletowi od niego możemy powstrzymać zniszczonego króla. To nie zmienia moich planów wobec niego. Iloy, kiedyś naładowałabym cię ołowiem za okłamywanie mnie, a teraz... Teraz pomożesz mi to wszystko zakończyć. Nie jestem głupia. Widzę, że więcej osiągniemy razem niż osobno. Ale jesteś moją dłużniczką. Kiedy już załatwimy zniszczonego króla, wypłoszymy Gangplanka i jego szczury z ukrycia i wytępimy ich na dobre. Sara, nie mogę ci tego obiecać. Ta obsesja na punkcie zemsty nie jest dla ciebie dobra. I skrzywdzi też Bilgewater. Miasto potrzebuje twojego przywództwa, nie twojej żądzy krwi. Uważaj na słowa, kapłanko. Moja zemsta to nie jest coś, co mogę porzucić. Poświęciłam życie szorowaniu z syfów, jakie Gangplank zostawił w Bilgewater i nie zostawię tej roboty niedokończonej. Tylko proszę, spróbuj dostrzec coś poza przeszłością. Nie umniejszam bólu, który ci zadał, ale wiem, że czeka na ciebie więcej. I tu jest problem, Iloy. Nie mogę odwrócić wzroku od mojej przeszłości. Teraz mamy powstałego króla do zatrzymania. A potem? Zobaczymy, na czym stoimy. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólne stanowisko. Ja też, Sara. Ja też. No. Po dość długim czasie dość szczera rozmowa. Ale proszę, zmierz się ze zniszczonym królem. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Czyli teraz po prostu wracamy do Bilgewater i elo. O, super, taki ogólny teleport, to świetnie. To teraz lecimy do portu. Ciekawe, czy Neklid coś jeszcze powie. Ale kurde... Jest naprawdę bardzo możliwe, że zakończymy grę... Być może za jakieś 20 minut. Jeśli oczywiście będzie tak, że od razu będzie walka z Viego, a nie jeszcze dochodzenie do niego przez, nie wiem, Thresha, Hekarima, Kalistę, czy nie wiem, jakąś hordę istot mgły, bo to jest też możliwe. No bynajmniej z Hekarimem, nie? Bo za Kalistę nie mogę ręczyć. Bo Kalista to w sumie bardziej chciałaby Viego usadzić na glebie niż nas. Chcesz w sumie?
Nie, tak, 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 tak. Dobra, Necrit, powiesz coś? Nie. Czyli nic, nic takiego konkretnego. Skarbce mieszczące się pod wyspą skrywają wiele tajemnic. Mam nadzieję, że zdołacie je odkryć. Wesani przybyli tu tak dawno temu i nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek spotkam jednego z nich. Uczucie, które czuję, jest przedziwne. Trwałem bez niego już tak długo. To nadzieja. Już się powtarza. Okej, okay, to jak już jestem, no to przydam co nieco. Ile mam tego aż tyle? Rominy na razie jeszcze te niebieskie przedmioty. Mam trochę, żeby zaklinać pozostałe rzeczy. Nie, wiecie co? Dobra. Czekaj. Cyk. Przeglądaj towary. Okej. Ale mogę po parę rzeczy wykupić. Moment. Czekaj. Trójka. Kupuję to wszystko. Okej. I zaraz się tego i tak pozbędziemy. Bo muszę poddać infuzji te rzeczy, tylko niestety nie chcę się one... W sensie nie wiem, które się zaliczyły, a które nie. Jeden taki. Dwa. Takie. Dobra, no to ja się bawię w zaklinanie, a my widzimy się za moment. Dobra. A czy wy zdobyte? No to teraz po prostu sprzedaję wszystko. Tak, nie patrzę. Większość jest słabsza i do niej wszystkie. Też mogę posprzedawać. Wszystko sprzedam. Może pójdę. Takie coś. No, w sumie mógłbym teraz jeszcze... Chciałem teraz jeszcze cofnąć, kupić te brakujące księgi run, tylko nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Bo już jest, żebym się zmierzył. Za to, co przy stoczni. Pytanie, czy to od razu będzie cutscenka, czy może będę musiał jeszcze dojść. Zobaczymy. Zatoka Beachwater. Mamy zatokę przy stoczni. Zobaczmy. Czy będzie od razu walka, czy ta cutscenka, a po niej zapewne walka, czy może będę musiał jeszcze gdzieś się przejść. Jest! Dobra, mogę chodzić. Gdzie mam iść? Aha. Mam poczuć, czy... A jeszcze ten, kurde! Zmowisko. A nie, dobra. Chyba wiem, do czego to jest znaczy. Zmowisko za mostem, czyli pewnie o tego kraba chodzi. Dobra. Daj, jak pusta. Trzymaj. Dobra, bierzemy co daje. A, niby srebrne węże, a finalnie to 50 sztuk złota. No to jakby węże, a złoto to nie jest to samo. Mówię dla nieznajomych lorowo, mówię to serio, bo srebrne węże, a faktyczne złoto to jest coś innego. Bo zarówno srebrne węże, jak i na przykład też i złote krakeny, to jest specjalna waluta Bilgewater. Jedno i drugie. I jednego i drugiego, znaczy jednym i drugim da się płacić tylko i wyłącznie w Bilgewater. Aha, a nie, dobra, tu jest w ogóle osobna lokacja. Skraj zrujnowania, dobra, do tego się striggerowało. Ja myślałem, że tutaj się coś striggeruje, nie, dobra. Ale nie ma tego złego, bo obłowiłem się w parę rzeczy. Może nawet wam to lata nie wytnę. Dobra. Skraj zrujnowania, let's go.
O, tak jest. Punkt bez powrotu. Skraj zrujnowania. Na horyzoncie Bilgewater w masywnych kłębach czarnej mgły czai się potężna burza. Zniszczony król czeka, a urocza dama jest coraz bliżej. Let's go! Mamy jedno podejście. Jeśli nie powstrzymamy teraz zniszczonego króla, to Razem zwyciężymy! Patrzcie, mój lud! Buru stanęli przeciwko zniszczonemu królowi. Śmiecie stawać między mną a moją miłością? Nic mnie nie zatrzyma! Twoją miłością? Nie stracę miasta przez urojenia jakiegoś podrzędnego króla. Nadszedł czas, żeby prawda ujrzała światło. Jesteś moją królową. Zachowuj się jak królowa. Nie! Co to jest? Kłamstwa! Spaczone wizje! Wiem, co jest dla nas najlepsze. Nie. To prawda. Twoja miłość jest spaczona. Nie zniszczycie pamięci o mojej królowej! Nie, Ari! No, tak jak podejrzewałem, jego za bardzo okłamuje sam siebie, żeby uwierzyć nawet prawdę, jeśli chodzi o wspomnienia. Ale model wygląda świetnie. Zniszczony król, 95 tysięcy HP, nice. Ściana mgły. Wątpisz w moją moc? O, ja nie. Ja pierdolę, powiedzcie mi, jakim cudem on ten miecz potrafi jeden tak trzymać? Dwa, jakim prawem ten miecz jest tak lekki, bo lorowo to ten miecz jest w kurwę ciężki. Z tego co pamiętam z jakiegoś opowiadania, to Viego przeszedł się, szukając właśnie fragmentu duszy Izoldę, który znalazł w pozytywce, znalazł w jakiejś wiosce, czy tam w jakimś mieście, gdzie był jakiś król. I on to swoje ostrze, czytaj świętość, bo tak to ostrze się nazywa, no aby nami nazywało się zanim stało się tym, czym jest teraz, to on je po prostu położył na ziemi. A ono, w sensie położył. No, słusznie się mnie obawiasz. Spoko. On coś tak mnie położył sobie tak w pionie i sam ciężar ostrza rozpierdolił kafelki. Czy tam kafelki, te kamienie, które były za kafelki. A on to trzyma jak gdyby nigdy nic. I nie tylko jako upiór, tylko jako człowiek też trzymał to jak gdyby nigdy nic. Więc z czym to jest związane? Z jakąś magią? Nie wiem. Ale dobra. Po kolei. Niewrażliwe na obłuszenia, zwiększona szybkość. Ściana mgły. Zmniejsza wszelkie otrzymane obrażenia o 50%. Można mnożyć atakiem z alei mocy, co zastąpi ją pękniętą ścianą mgły. Pęknięta ściana mgły zmniejszy otrzymane obrażenia magiczne o 50%, natomiast nie wpływa na obrażenia fizyczne. Okej, okay. No to akurat fajnie, bo mam trzech, którzy biją głównie magicznie, znaczy fizycznie, więc byłoby to na akurat miejscu. Na przykład jako Yasuo wykorzystać od razu. Jakiś punkcik. Zobaczmy ataki. Ostrze zniszczonego króla. Zadaje obrażenia, leczy... A nie, zadaje dodatkowe obrażenia i leczy za każdy ładunek dotyku mgły. Nakłada ładunek dotyku mgły, to jest nieuchronne obrażenia w ciągu 4 tur. Lista Faren. Zadaje lekkie obrażenia magiczne każdemu bohaterowi, nakłada na nich od 1 do 3 ładunków dotyku mgły, zanim są wśród... Trzeba wybierać tylko ochronne obrażenia. Czy to będzie latało jeszcze? 15. Ściana mgły, to już wiemy. Lista Bariera. Nakłada właśnie listą barierę, która zmniejsza wszelkie 3 obrażenia o 50%. Listą barierę można uszkodzić w pracy tak z alei szybkości. Glisty całun. Czyni zniszczonego króla niewrażliwym. We wszystkich alejach zostają dodane zagrożenia, które zadają wrażenie, dokładają pośród mgły.
bohaterowi... Władam mgłą, a ty jesteś nikim. Bohaterowie we mgle mogą zadawać zniszczonemu królowi obrażenia przez mglisty cały. Aha, czyli niby zagrożenie, ale w sumie to jest bardziej buff. Krzywe zwierciadło niszczy wszystkich istniejących zniszczonych bohaterów i przywołuje falę zniszczonych w wersji bohaterów, którzy nie znajdują się w aktywnej drużynie. What? Co to jest za cios? Ostatni bastion daje tarczę chroniącą przed dużymi obrażeniami i nakłada ostatni bastion. Bastion leczy Viego i zadaje lekkie obrażenia magiczne wszystkim bohaterom w każdej turze, dopóki tarcza nie zostanie usunięta. I zrujnowanie. Oznacza bohatera zrujnowanie. Po trzech turach zrujnowanie zabija tego bohatera. Bohaterowie, którzy umrą oznaczeni zrujnowanie, przywołują zniszczoną kopię siebie, która służy zniszczonemu królowi. Ja nie wiem! Pojebane. I to konkretnie. Dobra. Czy i... Znaczy no, coś tu mamy. Okej, no to dobra, to użyjmy tego. Teraz falę mocy. No i ma 10. To ujemy się tam. Może ci się spodoba! Ładnie, zaraz o full masek, to mi się podoba. Okej, jest zamknięta. No to co, aleja mocy w takim razie. Słowo nabawiające teraz na mocę. Okej. Okay. Już 40 punktów, nice. Ryk wiatru! Ja się troszeczkę obawiam, że jak Yasuo za chwilę się wbije w jego, to... to nie będzie... to ta walka potrwa krótko, niż bym chciał. Szalejąca wichura. 500 za mackę? Serio? Zajmijmy. Okej, lista bariera. Oho, ulcik. Jak głęboko to wbił. Zrujnowanie. Na MF-kę? Tak. Okej. Ale to jest osłabienie! Czy ja mogę to usunąć? To jest do sprawdzenia, kiedy Yasuo będzie miał turę, bo od razu będę mógł wykorzystać jedną turę od Yasuo, plus jeszcze, jeśli oczywiście walka się nie skończy, to oczyszczę MF-kę z ów właśnie efektów. Dobra. Kurde, nie jest klepnięta, to trochę boli. Moja kolej! Strzela z tego. Okej, okay. Na szczęście Yasuo nie zrobił takiego rozpierdolu, jaki myślałem, że to zrobił. Okej, okay. Zniszczony koleś jest niewrażliwy na obrażenia z wyjątkiem ataków będących po osiągłej. Dobra, czyli musimy... czy muszę właściwie, nie musimy, muszę dobrze ich ustawić. Jakbym zaatakował tak po prostu, to wylądujemy w tym miejscu, okej. Okay. Cyk, to jest pęknięty. Dobra, Olka, jak zaatakuje, proszę przenosić tutaj. Wykorzystam zdolność. Przybyłów, ale i mocy. Nie, ale fali szybkości się zaliczy. Dobrze. Nie, dobra. Oczyszczenie nie zdjęło. Nie zdjęło tego zrujnowania, czyli muszę po prostu dość szybko to zniszczyć. O, come on, serio? Ja sobie to zdjął akurat. Ajajaj.
Dobra, ilo jest naznaczona. No i tak zaopakuję. To nie, dawaj, coś innego. Dobra, muszę zaatakować plejami. Pomszczę cię! Ej, ty tak serio? Dobra, nie mam na sobie efektu, więc niestety to nie da. Zniszczyłem skurczyn. Okej. Okay. Zniszczenie, deszcze zniszczenia. Czas na zniszczenie. Okej, ciekawe. Dobra. Iloi, weź sobie jakieś fajne wyobrażenie, co? Pomóż się z przeznaczeniem! Tylko memewka przy okazji się stanie. Nice! Zerwał wskrzeszenie. Kurde, nie wiem, czy w jego w ogóle dostał obrażenia. Władzę. Pięknie, wale i moc od razu. No, to poleciało solidnie. Oj. Dobra, czekaj. Co ono tam ma na sobie nałożone? Kurde. Halo. Ej, co jest? No nie mogę wyjść z tego trybu. Dobra, zatabowanie pomogło. Dotyk mgły, okej. Okay. Nie superumiejętność, tu potrzebuję. Suba 2, słupki posłowienia, wskrzeszenie, przywrócenie zdrowia. Suba osłabienia. A jest na przykład usuń osłabienia i przywróć zdrowie? Wskrzeszenie. Nie jest tego przywrócenie zdrowia pojedyncze. Dobra, no NF-ka raczej nie dożyje kolejnego strzału, coś mi się wydaje. Strzał w alei mocy. Tutaj. Chyba nie przednie, czy po nie? O kurde, nie zabiłem poważnie. Okej. Okej, ja znowu to kończę. Czemu ma jeden HP? Tak najlepiej rozstrzygnij spół. No chyba se żartujesz, gościu! Dobra, nie. Nie. Walczymy normalnie. Wolę jako ile ojka podnieść. Tych, co padli, aniżeli... aniżeli właśnie tak to głupio stracić. Chodzi mi o teraz możliwość podniesienia za eliksir. Dobra, tutaj może nie natychmiastowo, tylko aleja, tutaj. I nie wiem, co ona robi tak naprawdę z tym wszystkim. Pokażę ci, jak to się robi. Do tyłu? Tak to się robi. Okej, to walnęło potężnie. Syk! Anari? Bogini nas błogosławi! Co jest spoczy akurat? Dobra, czekaj, weź. Kurde, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy to... Czy mogę tak sprawdzić to ulti? Niestety nie, aż to. Bo nie pamiętam, czy to ulti od Iloi... ten... oczyszczało. No dobra, zrzućmy to naszym...
mam. Kostura. Nie walimy jeszcze raz. Mam trzy macki niestety. Wyprostuj się, gdy stawiasz mi czoła. Serio? Erka? Okej, okay, dobra, niewiele mi zada. Szczęście. Cyk, jeszcze rozwaliliśmy, nie? Pięknie. Okej, okay, jest jego, ale dalej ma jedno HP. Podleczy się? Nie, ale to tarczy. A nie, leczy się, dobra. A, ma, no tak, bo ma ten bastion aktywny. To działało? Bastion tutaj. Okej, leczy się tutaj, dobra. W sumie czy ja może nie chciałbym użyć te... Oj, tak, tak, chcę tego użyć. Okej, okay, dobra, to... Jasuo... Lekko mi to. Orzeźwiające. Okej, okay, znowu zrujnowanie. Na kogo tym razem? Będę miał trzy tury, żeby to zrobić, więc spokojnie zdążę. I do tego... Konać. Na jasno. Okej, no to w takim razie. Anetka, wstawaj. Można tak ładnie tutaj zakończyć. Z całą grupą. Dobra, jest uło. Kończ to. Okej, okay, pokonamy. I co teraz? Opadł z sił. To nasza szansa. Teraz uderza Lali. Twoja miłość to kłamstwo. Mgła nie ustępuje. Co robimy? Walczymy. Czuję twoją żądzę, Sara. Sięgnij po nią. Możesz władać wszystkim. To, czego pragniesz, jest na wyciągnięcie ręki. Oparła się, brawo! Już po wszystkim. Choć zgodnie z eventem to tak nie do końca. Bo wiadomo, bo, z tego, bo zgodnie z eventem, co się później działo, jak Viego przyleciał ze zrujnowaniem ponownie do Bridgewater, to Sara, o dziwo, dała się mu opętać. Więc co takiego się zmieniło między tym końcem, a eventem? Dobrze walczyłaś, królowo Bridgewater. My walczyliśmy razem, jak za dawnych czasów.
Co z amuletem? Wciąż czuję jego wściekłość. Ale zniszczony król jest uwięziony. Póki co. Musisz go wziąć i chronić go przed wszystkimi. Nawet przede mną. Będzie bezpieczny. Masz moje słowo. Cała drżysz. Powiedz mi, co takiego zobaczyłaś? Obiecywał mi wszystko. Bilgewater było moje. Moi wrogowie zmiażdżeni. Gangplank zniszczony. Miałam moc, by zrobić wszystko. Nawet przywrócić matkę do życia. No z tym ostatnim bym się kłócił. Tego. Mało brakowało, żebym mu się poddała. Ale usłyszałam ciebie. I pozostałe. Nie mogłam. Jest w tobie wielkość. Wszyscy ją widzieliśmy. Zapomnij o wyrzutach sumienia. W tej chwili ważne jest tylko zwycięstwo. Pani kapitan! Rafenie, masz zamiar zrujnować świętowanie? Obawiam się, że tak. W całym tym zamieszaniu Gangplank uciekł. Jak? Szukamy go, ale potrzebny nam plan. Potrzebna nam kapitan. Zwołaj wszystkich ludzi. I zamknij zatokę. Nic stąd nie wypłynie, zrozumiano? Jeśli tylko ktoś spróbuje, poślij go na dno. Tak jest, pani kapitan. Sara, to pogoń bez końca. Proszę, odpuść już. Zdaje się, że nie wypracowałyśmy wspólnego stanowiska, kapłanko. Określisz się swoim następnym działaniem. Tym, jak rządzisz Bilgewater, to twoja próba. Niech ruch cię obejmie, bądź wolna! Byłaś przy mnie, kiedy miasto było na skraju zagłady. Poddałaś próbie moją wiarę. Pokazałaś mi, że bóstwa i magia istnieją. Że niemożliwe jest możliwe. Za to masz mój szacunek. Ale ja będę się trzymać własnej prawdy. Do zobaczenia, zwiastunko prawdy. Nie zatrać się w zemście, Sara. Bilgewater cię potrzebuje. Teraz to każdy idzie w swoją stronę? Zwiastunko prawdy, to zaszczyt. Przyjęłaś ruch i odegnałaś stąd ogromne zło. Wielebna, nigdy nie straciłaś wiary. Nawet gdy ja zbłądziłam ze ścieżki tradycji Buru. Bzdury, dziecko! Twoja wiara i czyny ocaliły niezliczone istnienia. Kwestionując to, podważylibyśmy osąd samej bogini. Choć przeznaczenie może pokazywać drogę, sama wybierasz własną ścieżkę. To ty zdecydujesz, co teraz nastąpi. Dziękuję za te słowa. Takie zwycięstwo wymaga uczczenia. Czeka nas wiele pracy, ale na razie czas świętować. Posłuchaj, mądrej pani. Pewnie gdzieś ostała się jakaś karczma. Co z kapitan Fortune? To, co tutaj zaszło, ciąży nam wszystkim. Sara potrzebuje czasu. Na razie dajmy jej przestrzeń do przemyśleń. I miejmy wiarę w jej decyzję. Jesteś mądra, Ilaoi. Sara zobaczy prawdę w twoich uczynkach. Ale póki co, cała ta walka bardzo wzmogła apetyt Brauma. Oczywiście. Chodźcie, przyjaciele. Dziś świętujemy. Pora się więc pożegnać.
Braum nie cierpi pożegnań. Było mi z wami bardzo miło. Każdy z was jest prawdziwym bohaterem dla swoich ludzi. Bilgewater jest wam dłużny. Walka u twego boku była zaszczytem, Illaoi. Cały Freljord będzie śpiewał o twych bohaterskich czynach. Bezpiecznej podróży, przyjacielu. Pamiętaj, by woda była za burtą. Żartujesz sobie? Popłynę z nim, by dotarł do domu w jednym kawałku. O! Całe szczęście. A co później, Yasuo? Gdzie poniesie cię wiatr? Nie. Wcześniej wędrowałem bez celu. Pomogliście mi go znaleźć. Jest w Noxusie. Ojczyźnie naszych wrogów? Tak. Jest tam ktoś, kto może potrzebować mojej pomocy. Część mojej przeszłości, która nadal coś znaczy. A ty, Ari? Dokąd pójdziesz? Może wrócę na Wyspy Cienia. Zobaczę, czego dowiem się o moich przodkach. Spróbuję pójść w ich ślady i z odrobiną szczęścia sama jakieś zostawię. Dobrze. Łatwiej cię będzie znaleźć. Z pewnością jeszcze się spotkamy. A Paek, człowiek ryba i pani kapitan. Braum chciałby również im podziękować. Paek, kto to wie? Powrócił w głębinie. Może odnalazł spokój, albo jakiś cel, tak jak my. Sara to trudny temat. Co ty nie powiesz? Jednak jestem pełna nadziei. Bilgewater jej potrzebuje. Sporo trzeba odbudować. Na pewno to wie. Albo jej to uświadomi. Czyli ruszamy w odpowiedniej chwili. A, szybko! Na łódź! Dziękuję za te wspomnienia. A to za kolejne. Napisy, czy... Tak, napisy. Kurde, powiem wam, zajebista przekmina, jeśli chodzi o końcówkę. W sensie, po pierwsze, naprawdę fajne, że Yasuo pomoże Braumowi wrócić do Freljordu. Czyli to oznacza, że aktualnie w lore Yasuo albo jest w Freljordzie, albo jest już w drodze z Freljordu do Noxusu. Bilgewater jest tutaj, Noxus jest tutaj, Freljord jest tutaj, to najbliżej będzie popłynąć z Bilgewater na północny wschód, tutaj. Tutaj zostawić bramę, on tam se pójdzie, będzie gdzieś piechty przez ten, a potem zawraca Yasuo i leci do Noxusu. Bo uwaga, o kim mówił Yasuo? O nikim innym jak o Riven. Ale to się poniekąd... W sensie Yasuo dogadał się już z Riven, w sensie pomógł jej w pogodzeniu się z przeszłością, ale to było wcześniej. Zanim właśnie przyszły siostry wojny i zanim Riven ponownie znalazła się w Noxusie. A co się mniej więcej z nią dzieje, no to widać m.in. na cinematiku Awaken. A lorowo, w evencie dowiadujemy się, że Riven przystąpiła do Strażników Światła, aby bronić ludzi w Noxusie. Co się z nią na koniec nie działo, to nie pamiętam. W sensie, nie wiem, czy ona wróciła do Noxusu, czy została w Ionii i zaczęła tam pomagać. Nie wiem, zobaczymy, może będzie jakaś nowa gierka. I się wtedy tego dowiemy. Natomiast, co tu jeszcze było? Ari zostaje na Wyspach Cienia badać cokolwiek tam zostało o Vesani, co to wiem, może coś tam znajdzie. Paek jest w głębinach, no a poza to wiadomo, lata dalej po Bilgewater i poluje na
wyjść z listy. Sara... No, Sara to... Znaczy, ogólnie wiadomo, co robi, ale jeszcze z nią nie było jakiegoś outcome, poza tym, że poszła na grób swojej matki. Ale to chyba nie będzie końca, mi się wydaje. No, Aloy... No, Aloy po prostu kontynuuje swoją... w cudzysłowie robotę, jako zwiastunka prawdy. Ale to z Viego teraz mi trochę nie gra. W sensie... On został cały wciągnięty do tego amuletu, uwięziony, a potem się uwolnił i zrobił to wielkie harrowing z pomocą Vex? Mówcie! Kto tu dowodzi? Natychmiast! Wiesz, że na twoich drzwiach jest symbol Gangplanka? Zaprzysiężonego wroga Kapitan Fortune i miasta Bilgewater? Gangplank nie ma tu wrogów. Ależ ma. Zdejmij to. Pokaż pani kapitan, że jesteś lojalny, albo przysięgam. Nie spodoba ci się to, co czeka. Gościu ma w ogóle głos Pajka. Widocznie dokonali wyboru. Tej nocy wysyłamy przekaz. Żadnych drugich szans. Żadnych pertraktacji. Przelałam za to miasto krew. Czas, żeby gangi zaakceptowały moją władzę. Koniec z gonieniem za duchami. Bilgewater jest moje. A jeśli Gangplank chce je z powrotem, to będzie musiał mi odebrać. Okej, ale chyba jednak trochę tej mgły w niej zostało, bo widać było to po oczach. Okej, dobra, mogę przypisać napisy, no to z chęcią to zrobię. Czy tu się coś jeszcze zadzieje? Mamy outcome od MF-ki, no to jedyne co czekam to na outcome, to outcome od Pajka. Ale sobie dobra, ja już po prostu napisy przepuszczę, z wami się żegnam, a my widzimy się... A dobra, okej, bo to są angielskie głosy. Ale tak, no Liam O'Brien też. Znowu jeden z moich ulubionych aktorów. Jako właśnie Yasuo. J.B. Blank, czyli aktor, który między innymi podkładał głos pod Ulfeina. Tutaj podkłada głos pod Brauma. A także Vandera i Jacka w Legends of Runeterra. Tego się dowiedziałem akurat dzięki Marwekowi. Dzięki, stary. Jeśli, nie wiem, czy to obejrzysz, prawie na pewno nie, ale jeśli oglądasz i akurat dotrwałeś do momentu, to dzięki za informację. No więc dobra, już tak gadam. Bez żadnego przedłużania, ja pomijam napisy, żegnam się już z wami i do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy na kanale. A co będzie kolejnym materiałem? Prawdopodobnie DLC-ek z Śródziemia, żeby skończyć fabułę DLC-ka, a potem zakończyć całkowicie przygodę z Śródziemiem. Końcem fabuły. No i potem już tego This is the Police i mogę zabierać się za coś nowego. Bo chciałem tak robić, kurde, po kilka gierek na raz, ale ja tak szczerze dostawałem pierdolca powoli w tym, co mam dalej nagrywać. Tak więc dobra, pożegnane. Już tak la grande, znaczy już tak finalnie mówię. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i do zobaczenia. Cześć!